Halo, ale witam was, moi kochani, bardzo serdecznie, jestem Marcisław, jesteście we, a to jest Orient the Blind Forest i w poprzednim odcinku, moi drodzy, udało nam się oczyścić element powietrza. Co za tym idzie, nie mam pewności. Trochę się to długo wczytuje. Dotarliśmy też do gniazda Kuro. Dowiedzieliśmy się, dlaczego jest tak bardzo zdenerwowana i rozsierdzona. A konkretnie poszukiwania drzewa życia, jego poszukiwania Oriego, sprawiły, że jej potomstwo zmarło. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć, to zapraszam do poprzedniego odcinka. Ja tymczasem nagrywam na zapas, żeby było nagrane, bo jadę w delegację. Tak jakby. Dobra, musimy... Musimy dostać się jak najdalej stąd, tak żeby Kuro nas nie widziała. Bo inaczej zrobi nam krzywdę. Więc musimy chować się za ścianami. Rozwalone. Szybko. Uff. Nie mogę zapisać niestety. Chowaj się. Idziemy z tym klockiem. Super schowanku. Szybko. Przed siebie. Jest. Uratowany. Powiedzcie mi tylko jedną rzecz. Jest osiągnięcie Flight to Live Another Day. Ładne mają ilustracje te osiągnięcia. Musimy teraz rozpalić już tylko pierwiastek ciepła. Musimy unieść się na wietrze, ponieważ on wskaże nam drogę. Oj, ten język jest taki dziwny. Przełęcz smutku jest jedną z naj... Patrzcie, mam 6% wykonania przełęczy smutku. Bo zabrałem coś tutaj. Dolina wiatru jest zrobiona w 83%, dlatego że drugiej połowy tej tutaj dziury nie zrobiliśmy. No cóż, dostaniemy tam się jeszcze kiedyś. Zapis. Lecimy przed siebie. W ogóle teraz patrzcie, co możemy. Odblokowaliśmy te wiatry i możemy szybować na prądach wiecznych. Gdzie mnie tutaj z tym... Wszystko wykalkulowane. Tylko jak tam to przejście otworzyć? Tu już nigdzie nic nie ma, co mógłbym nacisnąć. Coś tu jest nie tak. Bo tu są kolce. Kolców nie mogę dotykać. Na pewno nigdzie nic nie ma? Może mogę tutaj podlecieć? Nie. Jest mapa, ściana. No nic, lecimy dalej. Przed siebie. Tam już zrobiliśmy. Przed siebie na górę. Aha, manety ja sobie pozbieram. Sowa. Co ta dźwignia robi? Zamyka przejście. To przejście jest skrótem. Wolę, żeby był otwarty.
skrótem do początkowej lokacji. I tam widzę, że jest... Czekajcie, zapiszmy. Chętnie bym sobie... Ohohohohoho! Patrzcie jak ładnie. Jak znalazł, jaki mądry. Tu coś jest, czego nie zabrałem? Chyba nie. Mamy 84% wykonania tej lokacji. A, tu jest zamknięte! Gdzieś musi być jakiś przełącznik, którego nie widzę. Tu nie. Zaraz zginę. Albo i nie, bo ucieknę. Czy dobrze lezę? Chyba dobrze lezę, co nie? Nie wracam się, bo tam jest zamknięte i nie mam po co przełazić. Jest sporo rzeczy do odkrycia, ale to zrobimy kiedy indziej. Na razie pójdźmy do przełęczy smutku. A, tutaj nie przejdziemy, bo tu jest itemek, który zdobędziemy dopiero po wyjściu z przełęczy. Z Sorrow Pass. Jak ktoś woli wersję anglojęzyczną. No ja wolę wersję anglojęzyczną, bo w takiej grałem. Tu nic nie ma? Co tam się świeci? A no tak, już byliśmy. Aż kryształ many się tu świeci. Nic nie ma. Okej. Okay. Idę stąd. Zapiszmy jeszcze raz. Na pewno nie ma nic! Chociaż jest jedno miejsce, gdzie coś mogłoby być. Ale to nie jest ta lokacja. Dobra, nie ma tu nic. Lecimy stąd. W górę. Do przełęczy. To był ten mglisty las, gdzie mamy 100% wykonania. Lećmy sobie do... tej tu studni życia, czy tam studni światła. I w górę. Ale te motyle są ładne. Alerty będą mnie teraz drażnić. Jeszcze jeden, dajcie jeszcze jeden. Okay. To jest jedyne miejsce, które mogę przejść? W sumie to nie. Bo jest jeszcze tutaj przejście. Zbierajmy tą energię, bo czemu mnie? I wzlatujemy w górę. Da się wzlecieć w dół? O! Secret! A nie ma secretów. Ta muzyka. Utwór nazywa się Light of Nibel, jeżeli chcecie szukać, żeby sobie posłuchać. Naładowany sprint. Pozwala Oriemu na użycie naładowanego sprintu LT.
do atakowania wrogów. Że nie mamy takiego skilla. A to nie jest czasem skill? Potrójny skok. Ohohohohoho, nie pamiętałem, że to jest tutaj pod końcem. Oddychanie pod wodą, też przydatne. Dobra, idziemy na razie w skille użytkowe. To czasem nie jest... To? Nie. Coś mi się kojarzy, że można... Ale to później dopiero. Chyba nie będę na razie o tym mówił, bo to niepotrzebne. Co my w ogóle na razie poszliśmy? Nie pamiętam, jaki skill. A dobra, naładowany sprint. Mimo, że takiego skilla jeszcze nie posiadamy. Otwieramy bramkę. Od kamyczków możemy się odbijać. Warto wiedzieć. Na górze jest fragment mapy. Tu jest sama mapa. Zapiszmy pod nią. Dalej przejście to jest powrót. Ała, au! Cholerne kolce. Tu kamień. I jesteśmy już, proszę bardzo, mamy kawałek, mamy fragment kamiennej mapy. I uruchamiamy mapę, dzięki czemu mamy mapę na cały obszar. Patrzcie, ile tutaj tego jest. Ile tu jest kawałków mapy? Ile tu jest kawałków klucza? Teraz tutaj. Au! Spadaj. Zapiszmy. Jak to w pobliżu wrogów? Kto tu jest wrogiem? Tu sami przyjacioły są. Dobra, zapiszemy na tym starym. No i na górę. Czy ja chcę schodzić na dół? No, przydałoby się, ale... nie. Tak? Może? Może nic nie ma, ale tutaj możemy wzlecieć. Widzę na ścianach malunki. Źle. Co? O! Jest, jest, jest! Wrócił, wrócił! Zapis. Chciałem zrobić wcześniej zapis, no to nie można zapisywać przy przeciwnikach. Chcę zrobić teraz, proszę bardzo. Znaczy teraz jest ich więcej obok mnie. To pomieszczenie wygląda jak nerka. Takie zupełnie randomowe przemyślenia. Jesteśmy tu... wow! Aż to własnym pociskiem. Albo i dwoma. Dwa kawałki klucza, jeszcze tylko dwa. Tu mogę sobie zlecieć. Oraz tam mogę sobie wzlecieć. Takie moje wzloty i upadki. No i przed siebie. Jest, o, patrzcie to.
Szczyt w ogóle tego miejsca jest przecudny. Tamtych się nie musimy obawiać, bo ich ataki nie trafiają nas jak jesteśmy w powietrzu, dopiero jak spadną na ziemię w postaci tych główien, zadają obrażenia. Czyli skacząc nad tą myszą nie mamy się czego obawiać. Tutaj coś jest? Ból. To źdźbło trawy, patrzcie, jak majestatycznie lata. Mogłem tu przebić tę ścianę za pomocą ataku tego przeciwnika karty. Ej ty, a nie striggerujesz się? No weź, żaba! Taki z nich pożytek. Tylko szkodzić by chcieli. Zero problemu z przeciwnikami. Oni tu są, by mi pomagać. Zapis. Otwierać. I mi otworzyli. Ten spadł? Coś tu nic. Idziemy dalej. Nie wiem po co to zbierałem. Najwyraźniej było mi potrzebne. Strzelaj do mnie! A tego nie pamiętałem, że można odbijać pociski za pomocą uderzenia o ziemię. Ale nieważne, otwórzmy przejście. To jest już troszeczkę bardziej skomplikowane. Zaczyna mnie gardło boleć. To jest mój trzeci odcinek dzisiaj. Albo raczej trzecie nagranie. Patrz, odbijamy pociski. Tam na górze jest punkt, ale żeby się do niego dostać, trzeba coś otworzyć, ale co? Zabierzmy na razie ten. Czy to jest komórka umiejętności, czy tylko... tylko trochę światła. One się nie liczą do procentu ukończenia gry, prawda? Ale może jednak się liczą, bo jest na mapie. U, tu jest komórka życia. Jak się do niej dostać? Trzeba jakoś zniszczyć ścianę. Zapis. Coś wyczuwam. Wyczuwam ból. Tutaj na górze znajdziemy nową zdolność. Jestem już nawet pewien jaką. Przeżył. Tam nie zlezę. Przynajmniej nie na razie. Może tu na górze coś jest. Poza tym, że jest to powrót, no i tam nawet jest zamknięte. Bo mi się wydaje, a nie, jednak na górę mam tu się zaciągnąć. Tu nic nie ma?
Jest. Osiągnięcie Seasoned Explorer. Ile mam tych? Jeszcze sporo mogę zebrać. Patrzcie, ile w tej grze jest sekretów do zbierania. Niby wcale nie aż tak dużo, ale jak się pomyśli, no to jednak sporo. Nie mogę tego popchnąć normalnie? Mogę. A po co ci to było, Marcisławie? Ja wam zaraz pokażę. Wciągamy to ze sobą. Czy tutaj czasem czegoś nie ma? Te ściany wyglądają zbyt niewinnie. Nie, nic nie ma. Bierzemy ten kamień. Tam cokolwiek to jest, wygląda jak coś. I spychamy go tutaj. Zapychamy dziurę. Że on... Dobra. Już chciałem jęczyć, że mi ucieknie. Ale jednak nie. Tam, tutaj też zapchniemy. Zapchamy. Tam wolę nawet nie próbować włazić. Jestem pewien, że jakbym chciał, to mógłbym. Ale... Nie, nie wlezę tam. Wiem, co mam z tym zrobić. Chodź. O. Stąd możemy załatwić żabę. Szkoda, że się nie dała wepchnąć na ten laser. Wbić klina możemy. Strasznie mocny ten klin, mimo tego, że jest drewniany. Czego to właściwie jest strumień gorącego powietrza? Chyba tak. Rozbijamy. I zapisik gdzieś tutaj na dole. Odbijamy żabę. Zadało damage'u. Byłem głupi i musiałem się tym bawić. Dobra, lecimy na górę. Wypadałby trochę wolniej, bo jeszcze mi się krzywda stanie. Wtedy będę smutał. Co to jest? Jakieś płótno? Chyba tak. No więcej tego. No i patrzcie, tu już mamy coś, co jest piękne. Spójrzcie na te wszystkie kolce stworzone z czegoś. Zapis jeszcze raz. I przelatujemy. Okej, przynajmniej wiemy, że nie zabija tu na raz. A miałem takie skojarzenia. Na ten moment może nas zabić na 3 razy, jeżeli jesteśmy na pełnym hapsie. Zdobędę to? Zdobyłem. Tu w górze coś jest? Oczywiście, że jest. Zapis oczywiście, bo czemu by nie? Nawet wypada. Otwieramy. Pan żaba nam się do czegoś przyda, do niczego. Więc możemy go zrzucić. Cokolwiek to tam było.
tam nic nie ma. W sumie nie bez powodu są tutaj te latarnie. Chyba. O, jest nasza nowa zdolność. Ofiarą Nibel? Lekkie błędy w tym tłumaczeniu fanowskim. Nir latała w powietrzu, unosząc się na niebie. Jej świat nie znał granic, dopóki las nie oślepł. Co to za zdolność? No, jestem prawie pewien, że wiem, co to za skill. Jest to potężny skok. Przytrzyma jej lewy trigger, dopóki umiejętność nie zostanie naładowana, a następnie naciśnij A, żeby skoczyć wysoko. Przytrzymujemy. A, lewy. Fajny skill, co nie? Zobaczcie to. Możemy się przytrzymać ściany. I... bardzo przyjemna rzecz. Dzięki temu możemy rozbijać ścianki. Horyzontalne i wertykalne. I jak będziemy mieć czas, to też pójdziemy niżej porobić te questy, znajdźki, cokolwiek. Tym razem udajemy się na szczyt. Tutaj coś jest poza tymi gałęziami, które tworzą taką naturalną ścianę lasu. Ta muzyka jest przyjemna. Nie musiałem go używać, ale już użyłem. Mogłem to zrobić samemu. Patrzcie, jak Ori uczy się samodzielności. Tak prawie, bo szybować sam nie umie. Potrzebuję do tego pióra Kuro. Zapis. Skok. Ła. Żyjemy. Okej. Zróbmy to na bezpiecznie. Teraz tak. I... Ori! Żyje. Trzymaj się. I... bum. Zapis. I do przodu. I... proszę bardzo. Jakie to jest wygodne. Oczywiście kolejny zapis i... nie wydaje mi się, żebyśmy dostali jakąś szybką podróż z góry, więc... chociaż czekajcie, ej, muszę tam zejść na dół, żeby odmuchnąć tą mapę. Żyje? A tu na dole, proszę bardzo, jest. To do zniszczenia, żeby powietrze mogło dalej płynąć. Strumieniem nieprzerwanym. Dzięki temu możemy wlecieć na górę. Muzyka cichnie, robi się ciemno. Chmury i jesteśmy nad chmurami. Oj, oczy, patrzcie jak ładnie. Nawet to oko Saurona wyglądające z tej góry przeznaczenia wygląda ładnie. Dobrze lezę, dobrze lezę. I proszę bardzo.
Widzicie te ptaszory latające? Od czasu do czasu jeden przelatuje ćwierkacz. Weźmy sobie kawałek. Potrzebny nam tylko kawałek. Dziękuję. Zabieram słoneczny kamień. Top of the world. Osiągnięcie. Coś się dzieje. A no dzieje się. Ożył. Zbliżamy się do końca gry swoją drogą. Idą tą samą drogą, którą Ori przeszedł na początku. A musimy się pośpieszyć do góry Horu, bo jest bliska erupcji. A musimy się udać tutaj. Teraz to już nie powinien być problem. Mamy wszystkie zdolności, brakuje nam dwóch. Nie jestem pewien, co one robią. Jest tu coś, co mogę jeszcze zrobić? Poza śmiercią? Piorun. Ten skill jest przydatny. Jak polecę w tę stronę, to też mnie grzmoknie. No. Dobra. Tutaj zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajkę, jeżeli tak, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Kochane dzieci Boże. Siema.